Pod gwiazdami Europy przebiegać będzie tegoroczna 16. Noc Muzeów. To nawiązanie do 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na uczestników czeka moc wrażeń. Co dokładnie? O tym opowie Państwu Izabela Zapisek. O godzinie 18 rozpoczęła się 16. edycja Opolskiej Nocy Muzeów. Tym razem wydarzenie jest pod hasłem Pod gwiazdami Europy. Na Opolan czeka 14 różnych obiektów, a są to między innymi Archiwum Państwowe, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Instytut Śląski. Można będzie oczywiście zobaczyć Wieżę Piastowską, Zamek Górny, Muzeum Diecezjalne, Galerię Sztuki Współczesnej i wiele, wiele innych. Ale to nie wszystko. Nie tylko w Opolu czekają na nas atrakcje. Lokalna grupa działania także uczestniczy w akcji Noc Muzeów 2024. A będzie można zobaczyć między innymi historię Straży Pożarnej w Drewnianej Strażnicy w Makowczycach, Most Żelazny i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku. Nie może także zabraknąć Muzeum Paleontologicznego i Izby Regionalnej w Krasiejowie. I tak jak Państwu wspominałam, wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18 i potrwa do 23.59. My do tematu będziemy wracać już jutro w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Izabela Zapisek.